Pójdź za mu. Sidorczyk tutaj. Pójdź za mu. Przeszkadza teraz Paweł Grucel. Niewiele brakowało do Sidorczuka. Ten Sidorczuk na prawą stronę. Teraz nie ma kto tam piłki strzał. Prosto padle do Sidorczuka. Ten piętką próbował do Da Silvy, ale na szczęście tak, sztuka Dawidowi Możdżeniowi, ale robi się bardzo niebezpiecznie. Rafał Hagowski, strzał Rafała. Sidorczuk opanowarze na rozegraniu. Da Silva. Lewe, lewe, łazuj do tyłu. No i co? Nie widzisz? Już czerwona karta. Gospodarze. Sidorczuk. Arek Zawiślan. Karol Franczak, chociaż teraz Sidorczuk, strzał, broni jednak na szczęście Dawid Morzeń i pan Sidorczuk. Będzie rozegranie z Noworolnikiem, zobaczymy. Nie, Sidorczuk w pole karne, tam wchodzi Sidorczuk i Jandura. Bo jest kontra, jednak Sidorczuk osamotniony. Duda. Tak też było przy tych akcjach, które już Państwo mogliście tutaj oglądać. Piłkarze Lubania i teraz naród zostawia piłkę komu? Przełożył sobie Sidorczuk. Ładnie to zrobił Sidorczuk, ale na szczęście niecelnie. Raz na lewą, raz na prawą i no było już gorąco pod brawa. Do środka tutaj do Sidorczuka. Dośrodkowanie Sidorczuka. Sidorczuk, znowu strzały, kolejny Luban maniowy, świetna interwencja Dawida Możdżenia, strzelał Dawid Sidorczuk, to jest Rafał Hagowski, jeszcze piłkarze z maniowych, teraz jechała ekipa Sokoła Słopnice, teraz niebezpiecznie, ale proszę Państwa, teraz rzut rożny. Przygotowany do jego egzekwowania Dawid Sidorczuk. Dośrodkowanie w pole karne. No nie wiem.